17 września 1939. Pamiętamy. 18 września na przedpolach Wilna pojawiły się sowieckie czołgi. Miasto miało bronić około 10 batalionów przeliczeniowych piechoty, czyli ponad 7 tysięcy uzbrojonych ludzi. Nie mieli granatów przeciwpancernych, więc przygotowano butelki z benzyną. O świcie 19 września do walki o Wilno ruszyły wszystkie siły pancerne wroga, ściągnięte pod miasto. Pułkownik Jarosław Okulicz-Kozaryn podjął decyzję o wycofaniu wojska w kierunku granicy litewskiej. Część oddziałów wspieranych przez wileńską młodzież nie opuściła swoich pozycji. Obrona trwała do 19 września. Miasto zajęła Armia Czerwona. 17 września 1939. Pamiętamy.